Cześć! Witajcie w moim nowym filmie pod tytułem jakimś tam tytułem, nie wiem co tam jeszcze będzie. W każdym razie patrzcie jak sobie łapę rozwaliłem. O, tu wam poświecę. O, patrzcie jak ładnie rozwalona łapeczka. Kurde! O, teraz coś tam widać. Wygląda jak okładka płyty Cannibal Corpse. A dzisiaj będzie unboxing śmietnikowych rzeczy, które znalazłem dzisiaj, czyli 26 grudnia 2020 roku o godzinie 21. Powiedzmy, bo jeszcze pierwszy raz byłem wcześniej, ale wcześniej był tylko prezent. Bo prezent to był pudełko z napisem japońskim, nie powiem jakim. Napisem nie powiem jakim, ale był ten. Kokardka była i w środku było sianko świąteczne i to jest prezent dla mnie od Kiary Paniu Pamiu. Ona już namierzyła ten śmietnik, ona wie gdzie ja się kręcę. I kiedyś przyjdzie taki dzień, że ją tam spotkam i będę miał swojego ninja. Swoją ninię. Ninię i będzie to moje pimpi. A teraz powiem wam, co znalazłem o godzinie właśnie 21. O godzinie 21 znaleźliśmy skarby, inaczej bym nie nagrywał. Inaczej bym nie nagrywał. Pierw muszę sobie tutaj opróżnić coś takiego. Co to jest? To jest jakaś smycz z Kilgame, coś tam. Jakieś game, coś tam był. Tu jest kabel USB, jakiś taki. Nie wiem, taki, co to jest, to nie wiem. Potem jakieś słuchawki. Słuchawki nawet widzę, mają słuchaweczki, obydwie gumki. Nie wiem, czy działają, to dopiero będę sprawdzał, no nie? Ale takie gumki mają, no nie? No i to jest pierwsza część. Słuchawki, kabel. No będę to do pudełeczka odkładał. Od mojej Kiary, bo są prezenty od niej, bo ona tam przyszła potem i jeszcze doniosła następne słuchawki, jeszcze raz słuchawki niebieskie firmy Sony, niestety bez gumek, ale Sony to musiały kosztować, no nie? Może się jakieś te gumki dojdą z innych słuchawek. Dobra, nieważne. Potem jakieś takie coś, to się przyplątało, to nie wiem co to jest. O, i tu są słuchawki następne. Dwie pary w sumie, o. Jedne słuchawki to są. Ale miał ktoś brudne uszy. Jedne słuchawki to są no name, a drugie słuchawki to są no name, ale są urwane. O, tutaj są urwane, więc nie będzie z nich raczej nic. A jedne są Samsung, o. Ale gumki są, może spasują. Czyli dwie pary słuchawek następne. Jakichś takich muszę wyjąć. Następnie dwie tył. Jakiejś obudowy, jakiegoś telefona, oprawka albo co, nie wiem. Następne jakieś takie coś, ja się może powyrzucę, a może się zostawi. Tu jest coś, co na pewno się spodoba Agnieszce. Agnieszko, coś dla ciebie, czyli robot. No, co prawda nie kuchenny, bo mielonych ci nie zrobi.
Ale bardzo fajny robot, podoba mi się ten robot. Kocham tego robota, ludzie, kocham tego robota. Dobra, następna rzecz to jest jakiś władca kosmosu. Nie wiem, co to za jeden. Nie ma tu żadnych włączników. Pisze, że jest Nestle. No to ja nie wiem, jak on jest Nestle. Następna rzecz to jest zegarek. Zegarek. Bardzo ładny zegarek. Patrzcie, taki zegarek. Centralnie leżał sobie w śmietniku. Pewnie jest na baterię. A widzę, jedną wskazówkę ma urwano. Ale to pewnie można założyć. Jeden zegarek. Potem następnie. Następnie mam. No to jakaś skarpetka. Ta skarpetka to moja. Resorowa. Resorowa jakaś. Ciężarowa. Made in China. No ale widzę, nawet resory ma. Resorowa, ciężarowa. Potem takie coś. Digital MP4 Player. Czy to bateria chodzi w tym, czy jest w środku? To czy, o, tu widzę wejście jakieś na kartę SD dużą. 1 GB FM. No to ona ma, będzie miała pewnie 1 GB. I tak bym miał pendrive'a 1 GB. Nie? O ile ruszy. Następnie telefon Nokia. Telefon Nokia znany wszystkim telefonistom komórkowym. Nic nie pouszkadzane, jest nawet w komplecie bateria. Pewnie się nie uruchomi. To pewnie rozładowane. No nie uruchomiło się, pewnie trzeba naładować. No ale jest, no nie? Jest trofeum. Trofeum świąteczne. Kurde, już 7 minut. Następny zegarek. Genewa. Zegarek z Genewy. Szwajcarski. Prosto ze Szwajcarii. Szwajcarski zegarek. Będzie chodził jak szwajcarski zegarek. I ten, no nie? No. I teraz mamy bonus. Bonus to są łuski. Łuski po jakichś nabojach. Nie wiem, czy te łuski to są takie łuski ozdobne, czy jakieś wyszczelane, ale z tego, co ja widzę, to są bardziej ozdobne. Później są takie od karabina dużego. No te snajperki, co się robi headshoty. Potem są takie małe, co się zastrzeliwuje narkomanów. I potem są jeszcze jakieś takie. To nie wiem, co to jest. No. No i to by było tych łusek. Tu jest trochę. Nie będę tego wszystkiego wam pokazywał. Pokazałem wam mniej więcej jakie. I teraz bonus. Bonus dzisiejszego unboxingu. To niektórym wam szczenusie opadną. A może i nie opadną, czyli alkohol. Alkohol. A więc mamy szampana cin 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 Moussato Spumante Italian Style. Italiany style. Oczywiście popatrzcie. Koreczek jest nowiutki. Nic nie tykane. Więc żeby mi nie było, że ja tu spijam jakieś śmieci. Krysławie. Śmieci to ja tylko piłem po tobie. I drugie, co mam, to wino. Wino Carlo Rossi, California Rose.
8,5%. Proszę, akcyza jest zapłacona. Rząd będzie zadowolony. Sławomir też, no. I to by było, jeśli chodzi o dzisiejszy unboxing śmietnikowy. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzyć Wam wesołych świąt kolejny raz? W sumie chyba już nie trzeba, bo już Wam tyle razy życzyłem. Także wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się w nowym roku. Może jeszcze coś nagram? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Bye, bye.